Halo, halo, witam. Witam w kolejnym odcineczku z formuły. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku jesteśmy po totalnej dominacji z naszej strony, jeżeli chodzi o ligi, jakie nas czekały. I teraz przed nami jest Singapur. No, trzeba się na niego dobrze przygotować, jako już możemy znowu zaczerpnąć duże ilości punktów. Głupio byłoby to zaprzepaścić na ten moment. Dlatego statu trzeba na spokojnie sobie podejść. Tutaj mamy już dostępną konfigurację dla Sainza oraz dla Gastriego. Staram się coś z tego ugotować, ale może być ciężko. O? Najpierw coś takiego. Dobrze byłoby trafić ten setup jak najszybciej. Nie ukrywajmy, że sobota jest lewa. Więc może pójść troszeczkę gorzej. Wierzę, że sobie nasi poradzą w szpiku. Ale nigdy nie wiadomo, co to się może, komu się może noga po ten. Noga podwinąć. Teraz tak. Małe korekcje robimy. No to ten setup w miarę będzie, no. 94-94. Ujdzie, nie? Ujdzie. Każdy tutaj z boostem do pewności siebie. Dla nas to jest dobry znak. No i przechodzimy do quali od razu. To jest jeszcze inter scenario. Jak wygląda pogoda na dalszy ten, na dalszy etap? Nie, cały czas na interach, dobra. Czysty fast club dla nas, także git. A oni wyjeżdżają, bo jest trochę mniej deszczu, nie trochę mniej wody na torze i to nie jest głupie. Zrobimy dokładnie to samo, że wyjedziemy jeszcze raz. Teraz tak, Gastly zaczyna. Tylko, że kurde, Gastly będzie przyblokowany przez kierowcę McLarena. No, dobra, Gastly z słabym okrążeniem. Jeżeli nie będzie miał dobrego sektora pierwszego, to go zmieniamy od razu. Wycofujemy, yellow flag. Ten poślizg padł, ale bez uszkodzeń, dobra. Ten pokwok. Gastly poprawia, także Gastly zostaje. Ok, copy. Dobra, Gastly cały czas poprawia. No i obowiązkowy zjazd, naprawdę obowiązkowy. Sainza wrzucamy w nowe opony. Gastriego również. I wysyłamy na tor.
Nice, thank you, 13. We are 13. And you can cool the engine a bit. Yeah. I got the 4. Copy. Mam nadzieję, że uda się Sańcowi utrzymać tą 14 pozycję. Maszita jest jednym zagrożeniem na ten moment. Ale ona przez awarię mechaniczną raczej nic nie zrobi. Dokładnie, 15 miejsce dla nas. Ledwo, ale się udało. A i teraz te łety, no. Dobra. Sprzątamy. I teraz kiedy optymalnie będzie ich wypuścić? Z tego wytoru? No... W tym momencie jak będzie się zmniejszała ilość wody na torze. Wszyscy tak robią. O, jednak nie. Okay, so the green light is now. O, jednak no nasze raporty nie są dobre, nie? Teraz możemy to wydawać. Czy to nie jest scenario pod Intery? Przejdziemy jedno nawet, tak zmienimy zaraz najwyżej. Tak, Inter. Tak jak myślałem. Sainz poślizg, ale dobra. Na szczęście bez żadnego damage'u. Lekkie zużycie opon, ale to nas nie boli. I wysyłamy na tor. Ostatnie minuty już zostały. Dawaj, Sainz. Gasly 7. Trzeci sektor najgorzej przejechał. I mamy. Tylko czy Gasly się dostanie? Currently in P4. Oh, we safe or not? Okay. Nie odpowiedział, czy jesteśmy safe. Ale to się zaraz dowiemy. No, i czy Verstappen improves? 35-3. Nie wygląda, jakby poprawiał. Nie. Mamy to. Q3 dla obu kierowców. I tu już na softach. Planuję padać, więc wysyłamy od razu obu. And that should be the green light now. The rain has stopped. Yep. Ale deszcz zacznie. Teraz klejcie od razu dobrego lapa. Copy. Dobra, no Sainz trochę słabiej. I co, czekamy aż spadnie deszcz. Tak próbuję najpóźniej jak się da ich wypuścić, ale najpóźniej to będzie... Teraz jakaś, no. Na styk, tak zwany styk. No właśnie. No ale ze względu na ilość wody na torze, to raczej wątpię, że będzie improve, no. Ale trzeba było spróbować. Dobra, mamy Pierre Gasly'ego na 5 oraz Carlosa Sainz na 9. Także not bad. Not bad. Fernando Alonso oraz Joe są z penalty. Czyli tak. 4 miejsce dla Gasly'ego oraz 8 dla Carlosa.
O, siódme. Więcej kary dostał jednak Alonso. No i tutaj akurat no, bardzo duża degrada tych opon, także dwa pit stopy są w planach. Ale to nie powinien być problem. Mam nadzieję, że te strategie się nie zoverlapują. No, jak z tego co widzę, to nie. Carlos na softach przejdzie tylko 15 pierwszych okrążeń. A czy to jest dobra strategia? On nie ma lepszych softów? Bo tutaj wygląda jakby miał. No chyba, że pierwszy stint jest taki kaleczny strasznie. Softy medy hardy. No nie, softy medy hardy na oszczędzanie lepiej wychodzą. Dobra, robimy i tak. No i co, i zaczynamy. Round 3. Final checks are being carried out by the teams and it won't be long until we get this race underway. Nie no, Logan Sargeant skupienia. Ale dobrze widzieć nasze bolidy. Teraz bliżej tej czołeczki. No liczymy na to, że jednak Sainz i Gasly znowu pokażą klasę. No i ale tutaj Leclerc się wciska ładnie. No ważne jest to, żeby się za nimi utrzymać teraz, nie? To jest plan. Gasly też ma takie oszczędną jazdę zaplanowaną, dobra. Jedziemy zgodnie z planem strategicznym. Wiadomo, jak gdzie trzeba gdzieś przycisnąć, to przyciśniemy. I The Leclerc jest 1,5 sekundy już do tyłu za Piastrim. Jest to dopiero drugi lap. Dobra, Gasly wyprzedzi Hulkenberga. Teraz musimy jakoś wyprzedzić tego Leclerca gdzieś tutaj. Hulkenberg raczej nie powinien stanowić zagrożenia dla nas, ale Sainz powinien teraz jakoś wcisnąć nam Ocona. Jednak nie chcemy, żeby Sainz został też jakoś turbo z tyłu. Dobrze by było, jakby za Hulkenbergiem się trzymał. Nawet i przegonił Hulkenberga, jak na moje. Daję mu trochę większe tempo. I jak uda nam się Gasly wyprzedzić Leclerca, zrobimy to na której ze stref DRS. I przypuszujemy. Dobra, niech przypuszujemy może nawet i teraz. Mamy 2 sekundy do nadrobienia. Chcemy tylko być w strefie DRS. Nic więcej na razie nie potrzebujemy. Dobra, Carlos jest za Leclerc. Jezu. Sainz jest za Leclerciem, o w ten sposób. Gasly dogania Norrisa, ale nie potrzebujemy overtake'a niby na nim, ale... Ale dobra, mamy inside line, także korzystamy. I jeszcze będziemy w DRS-ie teraz. Także możemy nawet i Piastriego podgonić. Oszczędzanie. I recharge. Zabranie baterii z nas jest najważniejszym taskiem. I nie możemy pozwolić Piastremu odjechać od nas, nie? Mamy 2 zadania. No jeżeli chodzi o oszczędzanie opon, idzie nam to na razie najlepiej z czołóweczki. O! I Gasly zdobył pierwsze miejsce. Możemy zobaczyć, jak do tego doszło. No. Nice. To akurat wszystko wina Piastriego. Nie przetrzymał tak corneru jak powinien. Ale git. Dobra, Sainz jest 3 sekundy aż za nami.
Nie wiem, czy uda mi się dać tak, żeby podpuszował i nie stracił na oponach przez to. Ale no, będziemy musieli spróbować. Czy Leclerc będzie próbował jakoś overtake'u? On sam jest atakowany, także zrobimy na razie coś takiego. I niech próbuje Carlos. Tak, Carlos ładnie odjechał. Mamy żółtą flagę, ale to poślizg Hulkenberga, to nas na razie nie interesuje. Muszę zresztą zobaczyć. A to dużo gazu na wyjściu z zakrętu. Dobra, recharge. Fastest lap dla Carlota, elegancio. No i dojechał do nich, nie? Kosztem opon, ale dojechał. No i tak teraz jak sobie będzie nawet sekundę stał to nami, to będzie ok. No bo tak naprawdę, żeby nie przegrzać tego silnika, nie? Niech to oszczędzi ten, baterię. Ja z tego muszę dać na neutrala. Jak 1,5 sekundy to jest safe, nie? Jak i tak będzie na oszczędzaniu. Chociaż jazda w strefie DRS mogłaby być korzystniejsza, ale nie dla opon, nie? W tym przypadku. Dobra, raczej ok. Zastanawiam się, czy powinniśmy go podpuszować. Ale wydaje mi się, że Sainz spróbujemy undercuta, jako już zaraz nam się zaczyna okno podstopowe. Currently we are in P4. That's Norris ahead of you. Gasliś tam ładnie trzyma. Cały czas jest walka na początku, także git. Będzie tutaj tak spitować, żebyśmy nie wyszli w żadnym korku, nie? How are the tires? Okay, thank you, starting to kick in. Mode attack. Mode attack. I teraz tak. Kiedy go musimy spitować? Jeżeli go spitujemy teraz, pit stop ile trwa? Trzeba tam dowiedzieć. 28 sekund. 28 sekund umiejscowi nas na niemalże na samym dnie. Będziemy gdzieś tutaj, 20-21 miejsce. O, 21 dokładnie. No, dobra. Sens jest na puszu teraz, także... Okej, okay, so box. Musimy próbować. Copy. Mode charge. Yeah, copy. My dopiero weszliśmy w twoje okno pitstopowe. 2 sekundy. 2:157 dokładnie. I wjeżdżamy na 10 pozycji. Dobry pitstop od naszego zespołu. Cały czas jesteśmy w punktach, nawet po pitstopie i z fastest lapem cały czas, także sytuacja win-win. Za nami są sami softiarze, którzy są dalej na starych oponach. Przed nami kolejni softiarze są na starych oponach. Także teraz musimy jak najszybciej dogrzeć swoje opony. Wypadek był. Red flag. Kurde. I teraz cały pitstop Sainza tak naprawdę... Wyszedł na najgorsze. No ale... Who could expect such a thing? No. Czyli tylko Gasly wyszedł dobrze na tym. My wyszliśmy tragicznie. Dobra, zostajemy na medach bez zmian. Pierre, zmiana na softy. Nowiutkie. No i push.
No, totalne zdarzenie losowe, na które wpływu nie mieliśmy. Ale no, jak to mówią, shit happens, nie? Strategia ta sama, także nic się nie zmienia. Kolejny red flag. Coś stało. Jest to kolejny wypadek. Low stun tym razem. No, jajaj. Do Apexa nie trafić. No. Unlucky. Jest drugi red flag w tak krótkim czasie. No to się nic nie zmienia nam. Dalej medy. Dalej softy. Nawet 1% więcej to 1% więcej. Dobra. Dwa red flagi w tak krótkim czasie? Przesada. Teraz ja musimy strategię w ogóle dopisać. Menadżer strategii tutaj. Nie na harda, na medy morda. Coś takiego było? Tak, o. Postów. Możemy coś takiego nawet zrobić. Pani teraz ma nie lada wyzwanie tak naprawdę. Bo znowu musi się do czołówki dopchać. Nori sam odjeżdża. A to jest do lidera jednak. Wait, interwał, o, tak nam odjechał. Będziemy się trzymać za Norrisem. Liczymy, że Sainz też coś podnymi, ale Sainz jest bez... Jest trochę Diers, jakby się załapał. Kopi. Jezu, jaki smutny Carlos. Tak został wydymany przez red flagi. Oj, ktoś w barierkach. Verstappen w barierce, widzowie. Koniec wyścigu dla niego. Still follow your delta. No, naprawdę totalnie pechowe Grand Prix dla co niektórych. Pierwszą towarę mechaniczną. I wieski mamy odwołany. Jasnym się musi lekko Piastriego dogonić, ale Piastri jest na full pushu. VST wyjeżdża znowu. Co się dzieje na tym Grand Prix? Bottas się rozwalił. Oj. Co on robi? Nie, te tłumaczenia są totalnie zepsute. Jesteśmy 2 sekundy za Piastrim. Sainz jest 2 sekundy za Teo, Pusze. Także no, not good. Dlaczego ten interwał się zwiększa? To mnie zastanawia bardziej. VSC ending. Copy. And you can use overtake. Yeah. Ale tracimy czas przez Norrisa, ale to jest kolejne Grand Prix, gdzie Norris jest totalnym sabotażystą. My zamiast walczyć o pierwsze miejsce, to musimy się bić z Norrisem, który po prostu musi ciągle i ciągle, żeby nas próbować wyprzedzać. Kopie. Bo nic na tym nie zyskuje. Kopie.
On i tak jedzie na strategii, gdzie albo jedzie do końca w medach, albo będzie zmieniał później tak na softy. Raczej nie dojedzie na medach. Ty po prostu sabotuje sobie i nam Grand Prix. Dobra, trzymajmy się na ten piastream. On będzie pitował o wiele szybciej niż my. Ale zawsze możemy zrobić tak, że spitujemy na okrążeniu 40 równo. Przez co dojdzie do undercuta, jeżeli on nie spituje. I wtedy tak naprawdę poddymimy. Także możemy tak próbować. 7 lapów do tego nam zostało. Sainz ma planowane hardy, także powinniśmy nim też przypuszczać. Bo zużycie opon jest lepsze niż powinno. Dobra, i teraz tak naprawdę, no ale też nie możemy spalić tych opon na Gaslim. Sainz wyprzedził Ocona. Musimy jeszcze bolid trzymać wagowo tak, żeby to miało ręce i nogi. Zastanawiam się, czy Gasly wytrzyma tyle okrążeń na tych softach. Możemy teraz zrobić tego undercuta. Jako wyjedziemy gdzieś no, w środku stawki, nie? A na następnym lapie byśmy Sainza od razu rzucili na hardy. To co widzowie? Ryzykujemy. Jazda. Box dla Pestriego. Zobaczymy, jak będzie reakcja Pestriego na to. Jazdy jedzie dalej. Mamy otwartą bramkę. Sainz już też jest z przodu i teraz też go pitujemy jakoś jest na optymalnym. Zobaczymy, jak on sobie poradzi z użyciem opon, które aktualnie ma. No i dwa razy czarny ekran. Dobra, Gasly jest na 12 pozycji. Sainz ciągła walka. Jak zderzenie? Jak? Front wing. No co to miało być, panie Lewis? Box i nowy front wing. Nie mamy nowego front wingu. Musisz wytrzymać bez nowego front wingu, Carlos. Tory, batory. Box. Jest lekko uszkodzone, no. Can do this, man. Gasly utknie za Leclerciem, naprawdę w końcu mi się nie podoba. Dobra, Gasly akurat się przebija przez wszystkich. To mnie cieszy. Ale dajmy na oszczędzanie opon na ten moment. No i Sainz z lekko uszkodzonym frontwingiem. No liczę na to, że dojedzie tak naprawdę. Chociażby jeden punkt by się przydał do Grand Prix. No. Undercut wyszedł fenomenalnie, widzowie. Wyszedł lepiej niż się spodziewałem, że wyjdzie. Ale no cóż, no nie bez powodu ja jestem od strategii tutaj, tak? Sainz z uszkodzonym wingiem zrobił fastest lapa. To jest to, czego potrzebuję w tym Grand Prix. Ale raczej... O, już nam zabrali. Piastri nam zabrał fastest lapa.
Ale dobrze, my też będziemy zaraz się bić o tego fast flapa. Wydaje mi się, że teraz to okrążenie, gdzie mamy bardzo duże R, to możemy sobie na to pozwolić. Takie przypalenie. Rekord osobisty i fast flap Degasiego. Elegancko. I Richard Button. On 13 sekund przewagi nad Norrisem oraz Piastrim. Sainz raczej zakończy wyścig na pozycji 5. Chociaż dogania go mediarz ten, Tsunoda. Ale medy będą miał drop-off, nie? Pod, bardziej niż nasz, niż nasze hardy. Oszczędzanie paliwa. I tutaj również oszczędzanie paliwa. Gasly już dogania backmakerów. O, nie jest wina Gasly'ego, tak? Ten wypadek. Widziałem to na własne oczy, to nie jest jego wina. And that's the moment the car plows into the wall. And they'll have to pick themselves up after that. Nie, no nie ma wtedy wyglądało tak, jakbyśmy po prostu przejeżdżając obok go zdmuchnęli przy okazji. Ale no, bieg okoliczności. Niefortunny, ale zawsze. Dobra, raczej Pierre się utrzyma w tym wyścigu już ładnie do końca. Teraz trzeba się skupić na Carlosie, żeby jednak wywalczył tą piątą pozycję. Jest to jednak 10 punktów. A my chcemy jak najwięcej rozdebrać tych punkciarów na sam koniec. Kurde, ale Tsunoda odjeżdża, nie? Tak to mam na uwadze. Ej, co tak Tsunoda nam odjechał? Kurde, to nam porządnie odjechał. No wykorzystał okazję, jak przespaliśmy i nam uciekł nam. Szóste miejsce na stanie. Ale heca. Ja tego się nie spodziewałem, nie? To be honest. Chyba, że go teraz jakoś podłapiemy, nie? Liczę na jakiś tej łód szczęścia, ale nie wiem, top. Last lap, nie? Dla tańca. Możemy podpuszować, nie? O ty. No, w dobrym moment się ruszył. 1-4, 1-3, 1-2. Może. Dziewięćdziesiątych. Carlos. Dawaj. Byś miał jeszcze jedną okazję. Gasly wygrał. Dobra, nie udało się. Kurde. Ale znowu, Gasly z finiszem na podium. No na pewno. Kurde, szkoda Sainza. Niewiele brakowało. Dobra. P6. We are good with that. Może trzeba było jednak ostatni stint medy jeszcze raz zrobić. Albo szybciej zacząć puszować na tych hardach. Trudno. To się stało, to już się nie odstanie. Ale mamy znowu pierwsze miejsce oraz fast flapa. They got their race strategy absolutely spot on. But just look at this. The overwhelming excitement for those celebrating this achievement.
Nice. Pier wygląda w tym F1 jak taki żul totalny, nie? Tą mietka, co spotykacie gdzieś pod biedrą i proszę was o 5 złotych. Ale mamy to. Nice. Mówię, dominacja naszego zespołu się właśnie zaczęła, ale to już na tym Grand Prix. Drugi wyścig Sainza. On już tutaj wszystkich dominuje też w tabeli, 22 punkty. Wydaje mi się, że na końcu sezonu gdzieś będzie bliżej top 10. I gonimy Astona Martina w konstruktorce. To mi się podoba. Speed topu też coraz lepiej nam idzie. O, widzowie. Nice. Dobra, mam tylne skrzydła porobione. Tak z częściami. Front wing. Trzeba wytworzyć front wingi. Do Austin bardzo dużo czasu. Ja bym z 3 nawet wytworzył. Co tutaj oni pisali? Jakieś głupoty. Nie wiem. No. Strasznie te flagi namieszały. To co my wytwarzamy? Mamy badania ukończone. Oraz produkcję frontwingów. Osiem bań tylko mamy, więc też nie najlepiej. Badania powinniśmy już prowadzić nad czym teraz, no. Może i chłodzenie silnika, żebyśmy mogli sobie jednak troszeczkę zwiększyć. Ale idziemy w osiągi wyścigowej, tak. Miesiąc nam to zajmie, no dobra. Podczas pit stopu znowu idziemy. I dwie informacje mamy. Jak tutaj rozwój kierowców wygląda? No jak na razie... No ten to wiadomo, to nas nie interesuje, on tak wylatuje. Mamy produkcję nowych stronków bocznych ukończoną. Także jest mimo git. Mamy jedno zapasowe, tylne skrzydło. Jest raczej. O! Szybsze tempo budowy obiektu. Ale co my tutaj? Centrum zespołu. Nie potrzebujemy szybszego ukończenia, nie jest super ważne. A nie chcemy sobie jakoś kosztów zwiększać. Tylne skrzydło nam dupę truje. Jedno możemy sobie dodatkowo stworzyć. No już raczej nie będziemy ulepszać bolidu. No i cel osiągnięty. A z kaską jak? 8,5 miliona. Fiu. To plan sponsora. Scout team size. Mentalność trochę Carlosowi spadnie, ale dobra, przeżyjemy. A może jakby się udało bez wciskania od Carlosa? Nie chciałbym jego mentalnością tego załatwiać.
No, i tak już ogień, to dobra. No i to nam starczy. Można powiedzieć, że jest git. Rom, nowe zawieszenia. Sztukę ukończoną. Badania na podwozie też. No, on ma niezadowolenie odnośnie personelu. Wy jesteście do wywalenia, cała trójka. Aby został rok jeszcze kontraktu. 7 milionów miałby to kosztować, żeby cię dopisać. On ma nowy kontrakt, także mnie to nie boli. I ten ma jeszcze rok. No i akurat zawieszenie się ukończyło, jeżeli chodzi o produkcję. Teraz tak, musimy jeszcze sobie pchnąć badania. Wejdźmy tutaj w sekcje boczne. I osiągi wyścigowe może? Nie, nie da się tutaj osiągów wyścigowych. Ale high speed. Nas to interesuje. No, mamy bardzo dobry tor na Austin. A to jeszcze sprint będzie, nie? No właśnie, sprincik. Zbliżam się do tego, co mamy IRL. Jeżeli chodzi o eventy. 47%, jeżeli chodzi o zadowolenie. Not good. Zobaczymy, jak z tym pójdzie. Kwalifikacje przeskipujemy, bo te akurat sprintowe to nas jakoś super nie interesują. Symulujemy do sprintu. A sprint też możemy skipnąć w sumie. Te pojadą sami. Na sprincie jakoś mi nie zależy. Jak coś zajęli, to fajnie, jak nic nie zajęli, to... Piąte, 18 Carlos. A, miał wypadek. Dobra, produkcja awaryjna. 2 miliony. Jestem w stanie na flecie Carlos poświęcić. Trochę jednak bul. Coś takiego teraz wychodzi. Idealnie jest to tutaj. Dobra, niech stanie. Niech sobie sami quali przejadą, my przejeżdżamy wyścig. Umiarkowane opady deszczu. Zaczynamy z wodą na torze.
Oj, oj, oj. Nie trafiliśmy z setupem Carlota totalnie. Podoba mi się to. Tylko Gasly dostał tam w miarę konkretny setup na ten tor. No dobra. Liczę na to, że Carlos pomimo utrudnień da radę. No, let's go. Ocon często z przodu startuje, zauważyłem. No tak cały wyścig ma padać. Robimy coś takiego. No ale trochę poprawili to, jak deszcz wygląda. Nie mam 20 FPS jak wtedy, a jest normalnie 60. Znaczy, tak, nie jest nic pocieszającego. Szczerze powiedziawszy. Carlos przez setup akurat chyba po dupie dostaje mocno to. Oni strasznie palą te opony, z tego co widzę. Tutaj o wiele oszczędniej je traktujemy. How is the track? Mode charge. I tak DRS-a nie ma. Także wszystko od tempa teraz zależy. No dawaj gaz i tego. A to co nada tak wysoko startowa w tym wyścigu. O widzicie. Jakieś zaskoczenie jest. Kupię. Bez tego, bez baterii. Wreszcie, nawet nie ma jak się DRS trzymać. To jest po prostu na samo tempo, nie? I kontrola temperatury opon tak naprawdę. 90 stopni to już za dużo, trzeba zmniejszać tempo. Samo tu. I takie żonglowanie temperaturami. To jest Thundercut już pierwszy. Dobra, puszujemy, palimy te opony i wtedy boksujemy wintery. Na kolejnym. Okay, so box box. Yeah, box. We go for enter. No wiem, że są za gorące. Cztery sekundy pit stopu. P7, P7. Gap is now 2.5. Dobra, gaz tam bije. Na kolejnym paintery zjechamy, widzimy. Nie będziemy jechać ani do końca wtedy. Zrobimy tak samo jak do tego. Żebym mógł jechać takim agresywnym tempem.
Hamilton awarię mechaniczną, także Sainz to już tylko i wyłącznie chwila, żeby go przegonił. Mamy ogarnięty, dobra, jest. Musimy ustawić naładowanie baterii, to samo Gasly'ego. Piastri będzie bardzo późno pitował, on już taki ma taką małą kratę tempa, że ojojoj. No i tak to nas już nie obchodzi. No, parę sekund za nami. Dbamy o opony najlepiej z czołówki. I Piastri lapuje jakoś pół sekundy lepiej od nas, per lap. Sainz z najszybszym okrążeniem. Piastri nas wyprzedził. Mam wrażenie, że my ich wtedy przegonimy. Będziemy mieli lepsze opony. Ale on zapitował ponowę. LOL. Tak. No nie wiem. Tak na dobre mu wyjdzie. Do nas T. Nie ma takiej dużej różnicy w życiu opon, nie? No i kolejny co spitował. Nie, no to raczej... Nie wiem, kinda trolling. No nam lekko Piastri odjeżdża, nie? Przestań unikać niebezpiecznych. I znowu zacznij to robić. Czyli pół sekundy trochę dużo do nadrobienia. No bardzo dużo akurat. Tutaj Tsunoda jeszcze trzymać jakoś w dobrym dystansie między nami. Miałem już no more overtake. No będziemy mieli walkę Gastim o drugie miejsce. Cały trzy lapy do końca. Kurde, ale Carlos też będzie walkę toczył. Alonso na sekundę został z tyłu. Dawaj, push, push. Gasly podjechał do Piastriego, dosłownie. Dawaj. Ostatni sektor. You can do this, man. Tylko nie wiem, gdzie tutaj nie ma żadnej strefy do wyprzedzania, nie? Najlepszy, niezastąpiony. Pierdasty, widzowie. Lepiej bym tego nie ujął. For real. Ostatni, przedostatni zakręt, overtake, 25 punktów w komplecie, kolejne 50 punktów w tym odcinku. Easy.
Gasly first over the line and no, today's and it's a victory for Gasly. Mówię, ta dominacja naszego zespołu to już trudna się robi. Sięgam. Well, it was never certain, but if anything, that must make the victory taste even sweeter. Za łatwo. Sainz jednak pozycję niżej kończy niż planowane, ale trudno. I tak. That's it. Zrobił dobrą robotę Carlos, nie? Poczekać nie będziemy. Dobra, już na podium staliśmy tyle razy, że nie mogę tego oglądać. No, 8 punktów dla Carlosa, 25 dla Piera. I doganiamy z czołóweczkę, nie? Powoli, jeżeli chodzi o punktację. Znaczy, no wiadomo, Red Bull ma 650 punktów, tego będzie ciężko. Ferrari też pod zasięgiem, ale McLaren, no, McLaren jeszcze. No, Sainz tutaj jest na każdym miejscu, jak na razie jebany. A, to już taki klasyk. Dobra. No, jak niezadowoleni z osiągu samochodów? To wy gadacie. I wszyscy pozytywnie nastawieni już są. No, zmiana frontwinga mogła tutaj fajnie dymić. I 40 dni. No i co, będziemy zaczynać Meksyk, ale to już na następny odcinek, także na ten moment ja wam dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku, także dzięki i do zobaczenia, cześć!